witam. Nazywam się Szymon Cichocki. Znajdujemy się w miejscowości Królikowo, zlokalizowanej na Mazurach. Prowadzę wraz z małżonką 150-hektarowe gospodarstwo o profilu produkcji roślinnej ukierunkowanej na produkcję zbóż paszowych, żyta i pszenżyta, rzepaku oraz 10% powierzchni mojego gospodarstwa przeznaczone jest pod produkcję marchewki przeznaczonej dla zakładu Tymbark. Jesteśmy świeżo po przeprowadzeniu próby polowej wpryskiwaczem Hardy Navigator 4000 z belką Delta Force o szerokości roboczej 24 metrów. Wybierając opryskiwacz do mojego gospodarstwa, zwracam uwagę na kilka jego cech. Otóż to, jak zachowuje się na terenach pagórkowatych, szczególnie na skłonach, oraz to, jak pracuje belka. Po wykonaniu próby polowej opryskiwaczem Hardy Navigator muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony tym, jak opryskiwacz zachowuje się na terenach pagórkowatych. Bardzo dobrze trzyma się ścieżek technologicznych. Na bardzo duży plus w tym opryskiwaczu na pewno zasługuje system IntelliTrack, który sprawia, iż na uwrociach przejazd opryskiwaczem pokrywa się z przejazdem ciągnika, co zmniejsza straty w postaci zgniecionego zboża, rzepaku. Ma to też bardzo duży wpływ przy uprawie marchewki, gdzie przy uprawie międzyrzędowej śledzenie śladów ciągnika ma bardzo duże znaczenie. Pojemność zbiornika tego opryskiwacza, czyli 4000 litrów, jest takim kompromisem, jeżeli chodzi o powierzchnię mojego gospodarstwa oraz o jego stabilność i zachowywanie się na wzniesieniach i na skłonach. To, co zaskoczyło mnie przy pracy tym opryskiwaczem, jest usytuowanie zbiornika na czystą wodę, który usytuowany jest z tyłu maszyny, co bardzo poprawia jego stabilność oraz bardzo fajnie wpływa na jego zachowywanie się i pracę na skłonach. Belka Delta Force jest wyposażona w system Auto Terrain. System ten pozwala nam pracować belką bardzo płynnie na nierównościach terenu. Bardzo dobrą opcją w tym opryskiwaczu jest możliwość regulowania szerokości tylnej osi. Możemy tutaj regulować szerokość w zakresie od 1,5 metra do 2 metrów. Ma to u mnie znaczenie, gdy mam uprawę międzyrzędzi w marchwi, gdzie muszę zwęzić oś, żeby wykonać zabieg ochronny na marchew, po czym po opryskaniu marchewki mogę w bardzo szybki i płynny sposób zmienić szerokość osi na uprawę polową zboża czy rzepaku.